W tegorocznej reintrodukcji w Nadleśnictwie uczestniczyli przedstawiciele Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. 90 milionów euro przeznaczonych na ochronę środowiska i edukację ekologiczną pozwoliło na realizację w kraju blisko 170 projektów. Jednym z nich jest realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół. Miałem dostać pół królestwa za zabicie smoka. Gratis miała być królewna i żarliwie kochać. Była tak nieludzko piękna, wyruszyłem w moment i dostała w uczniom bestię, wysupiłem gnoja. A i tak ona chciała księcia. Myślisz, że dlaczego teraz popierdalam w cierniach? W sumie z całej tej nagrody sroga beczka, bo jedyne co porasta moje włościa to pasternak. Nie jesteście mi po drodze, to was deptam. Nie rozumiem, jak możesz mi mówić kocham, chociaż nie znasz. Póki nie nabiję topa, to pamiętam o demonach, co muszę pokonać w oktagonach piekła. Nie mam siły się już oszukiwać, trochę z nią kręciłem, chociaż dobrze wiem, że to kurwina. Moja bardzo wielka w opór wina. Jak masz jakieś ideały, bardzo prędko to tu mija. Chyba, że nawijasz albo tworzysz coś, wtedy to będzie cię zabijać, aż dogonisz to. Ludzie tu mają mnie za świra i to boli, choć to moje bady są wielkości błędów, w których oni są. Krew pulsuje w skroni, to muszę trwonić sos. I tak nie przyda się w pudełku, to nie dominos. Mam wadę wzroku, ale nawet jakbym oksy zdjął, to jak zobaczę jakieś cycki, będę miał sokoli wzrok. Tu sokoły na banerze, tu czekające w transportowych kartonach na wypuszczenie. Ale niezapomnianym przeżyciem jest z pewnością bezpośredni kontakt z drapieżnym ptakiem. To przez popędy nie mogę znieść dziwu.